Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na kanale Odkrywca Goblin. Opsa, ale szarpie, rzuca nim. Czuję się, jakbym nie wiem co odpalał, jakiegoś deta albo walec. Dobrze jest. Kółka się kręcą. Rudego zostawiam dzisiaj na chacie, nie bez powodu, ale tylko na chwilę, bo materiał mam z wczoraj i nie chcę go tak wozić. Jakby się coś, wiecie, niechcący stało, żebym później nie miał wyrzutów sumienia. Podoba mnie się, o, proszę bardzo, kawulec. Jadę do garażu. Przypomina mi się, za każdym razem przychodził październik, listopad i zaczynała się przycinka drzew na farmie. I tak chyba 3 albo 4 miesiące. Codziennie, niezależnie od pogody, od tam godziny, nie wiem, 6.30, jak jeszcze było ciemno, do godziny 17, jak już było ciemno, i tak każdego dnia tylko gałązka, 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 gałązka. Tragedia. Ja wiem, że wiecie, żadna praca nie hańbi i tak dalej, ale jeżeli chodzi o stronę psychiczną moją, jak sobie przypomnę tam te dwa lata wstecz, jak jeszcze dwa albo trzy, jak jeszcze pracowałem na farmie, to dlatego ja się tak cieszę, bo wiecie, i tam mnie bolały łapy i tu mnie bolą łapy, bo tempo jest zatrważające tutaj przy tej budowie kamperu. Ja też się w nocy budzę i mam ochotę obciąć sobie tą łapę i wyrzucić ją przez okno, ale sam fakt, że ta głowa zupełnie inaczej funkcjonuje, że człowiek jest taki radosny, chce się po prostu jechać na ten garaż. Sezamie, otwórz się standardowo. Ja dzisiaj mam 33 albo drugie urodziny, 92 rocznik, już nawet nie wiem, powiem wam szczerze, straciłem, nie liczę tego w ogóle. Szczęśliwi czasu nie liczą. O tak, jak pięknie trawkę zasiał, pokosił, wygląda to bajkowo. Jednak klimat tu w Anglii sprzyja tej zieleni naprawdę i to tak mocno. Duża wilgotność powietrza robi swoje. Adi już jedzie dalej z tematem w bagażniku, czyli wszystkie zabudowy, skrzynie, bo tam jest i teraz i lodówka, i cała elektryka, ale to wam pokażę później. Muszę dzisiaj plan jest taki, żeby zamontować, bo w końcu przyjechały LEDy. Wpuszczę je w te lamele. No i szafkę mam do zamontowania po lewej stronie nad głową i jedną do zrobienia z prawej strony, tą długą, która będzie miała chyba 2,30 metra, i zrobię ją identyczną jak tą po drugiej stronie. Taki jest plan na dzisiaj. Nic więcej chyba poza tym nie przyjechało. Cisza, spokój, no. Bajera, jadę po rudego lisa. Piękna, złota, angielska jesień. Przyżółkło trochę liście na rantach. Też ma to jakiś swój klimacik. Góralka dzwoniła, zażyczyła sobie bułeczkę z piekarni. No, trzeba się, wiecie, wykazać. Taka mała piekarnia, ale mają bardzo dobre bułeczki. Tak na uboczu, ale zobaczcie jakie cuda i to wszystko na gorąco. No w Anglii bardzo rzadko spotykane. Pycha. No zobaczcie jak fajnie, można sobie też przyjechać, usiąść, zjeść, wszystko przygotowane tak. No uwierzcie mi, że jak na Anglię to jest bardzo dobrze, no. Zobaczcie to, ale wam smaka narobię. I to jest przepyszne. Taki kruasancik w serze i szyneczka, o jest. Ale sztos, jeszcze do tego jest szczypior i jak fajnie przebija. Polecam. Walka, walka o przetrwanie. Nie zabrałem cię rano, nie zabrałem cię, zostaj z góralką. Co za grzech, co za grzech. 2 godziny mnie nie ma, on się tak cieszy jak ja przyjeżdżam, że jest głowa mała. Dostałem piękny prezent od góralki, ale to wam pokażę później. No i słuchajcie, próba LEDów. Dawaj. Jest. Świeci. No jest dobrze, nie ma tego światła z tych LEDów dużo, ale trzeba też pamiętać, że z prawej strony jest wypuszczony kabel. Zaraz będę budował szafkę nad głową, pod którą będą już zupełnie inne światła
LED-owe, które wam też za chwilę pokażę. One standardowo były montowane w tych stodołach, które budowałem. No i mam tych LED-ów jeszcze dosyć sporo, więc tak naprawdę wrzucę je pod blatem kuchni w różnych innych miejscach. Fajne w tych LED-ach jest to, znaczy fajne w tych LED-ach, podejrzewam, że we wszystkich jest identycznie, tylko że ja takich LED-ów nigdy wcześniej nie montowałem, więc cała ta budowa to tak naprawdę jedna wielka nauka dla mnie, ale z dwóch stron ma kabel, więc można sobie uciąć tyle, ile trzeba, a resztę, która zostaje w tym momencie około 1,5 metra, mogę sobie zamontować w zupełnie innym miejscu. Mam trochę miejsca na włącznikach, żeby to ogarnąć, bo teraz tak, gdzieś chyba tutaj. W sumie to nawet i mógłbym zamówić trochę większy, bo chciałem jeszcze dołożyć trochę portów USB w różnych miejscach. Ale to też zawsze można wymienić, rozmiar się tego nie zmienia, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wycięcie, to mi się przynajmniej wydaje. Przydałby się tutaj panel podwójny do włączników, bo mam tak, światła LED-owe osobno, lewą i prawą stronę, chociaż mogłem to wszystko, nie wiem czemu ja zrobiłem to na dwa osobne kable. No, nie na jednym. No ale nic, jest taka opcja, więc dałem dwa osobne kable, będzie lewa i prawa strona LED na suficie, jeden pod szafką, mam włącznik jeszcze do wody, no i zostaje jeden na jakieś inne światła LED-owe, więc niewiele, chyba siądę i zamówię jeszcze dodatkowo, kurczę, jakiś inny panel z włącznikami, z większą ilością, podwójny po prostu, żeby było 10 sztuk. Coś wam jeszcze chciałem pokazać, ale już teraz wyleciało mi z głowy. Takim cudem zebrałem praktycznie, nie wiem, 2/3 z lameli. Zrobiłem taką giętką listwę, żeby sobie wykończyć sufit, bo sufit ma 3 metry długości, lamela 2,40, więc 60 cm mam tutaj łączenie i teraz trzeba jakoś, wiecie, postaraliśmy się to tak poskręcać, żeby to wyglądało estetycznie. Przerw pomiędzy tym nie ma, ale widać, jest to miejsce nad łóżkiem, więc jak ktoś się będzie kładł, to będzie dokładnie widział to miejsce łączenia i chce to czymś, pomimo tego, że to trochę zabierze ten klimat ciągłości tej lameli, to trzeba to czymś wykończyć. Ja teraz znalazłem, Adi mi też pokazywał takie specjalne listwy do lameli wykończeniowe, no ale nie mam tego i muszę sobie jakoś poradzić. Szafka z lewej strony już zawieszona. Muszę sobie jakoś poradzić i chyba pod kolor po prostu dołożę to, przykleję. Powoli etapami skręciłem, słuchajcie, tą kolejną konstrukcję pod szafki nad głową. Adi teraz już kończy na zero tą, którą widzieliście chwilę temu i tutaj muszę się zastanowić, jak to ogarnąć. Mogłem sobie rozłożyć i zrobić trochę szersze, ale bo tak bym sobie to podzielił na pół, a w tym momencie wyjdzie mi centralnie środek tego blatu w połowie, gdzie nie ma żadnego słupka i tutaj się pojawia problem i szczerze wam powiem, nie przemyślałem, złożyłem. Wyszło jak wyszło i teraz będę musiał pokombinować i chyba zrobię, bo i tak mam jeden cały blat przednego tak, żeby się z jednej strony były trzy okna, a z drugiej dwa. Myślę, że to aż tak bardzo źle estetycznie wyglądać nie będzie, a może nawet ciekawiej niż tak w połowie. No nie wiem, tak musi niestety już zostać. Szkoda mi materiału i teraz przekręcać, rozbierać to wszystko. Wszystko takie, wiecie, nowe, nie do końca przemyślane, że tam na komputerze coś mierzyłem. Wszystko jest robione tak naprawdę na bieżąco. No i ładnie ci wyszło. Obita? Z czym masz? Z Salcesonem? Na szyneczkę mówisz, że nie ma jeszcze na wypłatę, tak? Nie, no chłopie, rarytas. Ja miałem takie czasy kiedyś, że 2 tygodnie z dżemem tylko jadłem, bo nie było nic innego.
I człowiek za dziecka się narzekało, no bo nie rozumiał tego, ale nie rozumiałem, ale teraz to wiem, że tak miało być. Kurwa. Chłop w adidaskach Nike mówi, że nie ma pieniędzy. O, nie wyciągaj teraz do kamery tej szynki, że tam niby nie masz. Ty chłopie, ty sreberka stary za 3 funty, żeś owinął tą kanapkę. Kupa pieniędzy. Wszystko. Aluminium. Ja pierdolę, się powodzi. No wiesz co? Do aluminium. Tak, do aluminium. Słuchajcie, siedzimy sobie z Rudym, czekamy. Góralka się zbiera. Nie wiem gdzie, nie wiem po co. Nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego mam urodziny, ale dzisiaj przychodzę, patrzę, koszula wyprasowana, spodnie ogarnięte. Mówi, wykąp się, ubierz, dzisiaj o 6 wychodzimy, ale nie wiem totalnie gdzie idziemy i co mnie czeka. Dostałem, słuchajcie, taką kurteczkę. Nie wiem, część osób widzów będzie na pewno pamiętała, bo gdzieś tam w latach chyba 90. takie kurtki były popularne z tymi kołnierzami takimi właśnie, z tym kożuchem. Zajebista sprawa, mi się to strasznie spodobało. Ja często o takich rzeczach mówię, jak coś zobaczę, że o kurde, ale fajne, chciałbym coś takiego mieć. No i góralka mi dzisiaj sprawiła, ale kusiu. Słychać szum, talerze, rozmowy. Nie wiem, czy to będzie widać, zobaczcie. No, powiem wam tak. Tu jest romantiko grane i to tak na grubo. Góralka sobie kaczkę zamówiła. No. Mamy dzień kolejny, nic wam wczoraj już nie nagrywałem. 10 stopni na budziku. 130 tysięcy dobijam na Jacku. No i przyszła świeca. Wymienię i zobaczymy, czy się uda ją naprawić. Już trzeba zamówić skip i wywieźć te śmieci stąd. Na razie sobie go tak postawiłem, wkręciłem świecę. Bo zanim go zamontuję, to chciałbym sprawdzić, czy on w ogóle ruszy. Podłączę sobie na krótko baterię. No i jest git. Klemy już mam zamontowane. Także podepnę. I jestem ciekaw, czy to uratuje to webasto. Hopsa. Cyk. No i dobra. Prąd jest. Startujemy rakietę. Czekaj, tak to ma być chyba. No i już zaczyna śmierdzić spalinami. Słychać, jak się wkręca. Udało się naprawić, także laleczka, pięknie. W sumie zamówiłem tą świecę chyba za 11 funtów tam z groszem, także 1/10 wartości ogrzewania. No moim zdaniem warto było poświęcić chwilę i ogarnąć. Jakieś 2 tygodnie temu, jak kupowaliśmy ten samochód, zatrzymaliśmy się w tym, w KFC, w Burger Kingu, tak się to chyba mówi, na jedzenie. Wziąłem sobie tam wtedy coś i jednego burgera jeszcze dodatkowo i tak mi smakowało, że tego burgera nie zjadłem, został na siedzeniu. Adi wczoraj sprzątał auto i słuchajcie, robię teraz, otwieram, zobaczymy, jak ten burger po 2 tygodniach wygląda. No i zobaczcie, 2 tygodnie. 2 tygodnie leżał na siedzeniu, nie w lodówce. No mięciutka bułeczka, chłopie. Jakbyś to do mikrofalówki rzucił, to byś to zeżar jeszcze ze smakiem, ty. Nie zepsuł przecież. No jeszcze tu nawet pleśni nie ma na tym kotlecie, nic. Do zjedzenia normalnie. Chłopie, serek elegancko, ale dobry burgerek. No i klientka sobie zażyczyła jeszcze z ogrzewania jakieś kołpaki, inne pierdoły, coś tam musiałem dokupić, bo mi brakło. No i wracam, bo zaraz mam klientkę na... Nie, dobra, przejdę tędy. I tak już wydeptane. Za chwilę mam klientkę na obrotnicę. Fajnie, bo miałem fotel pojedynczy, to znaczy... Sprzedawałem Ducato i klient sobie zażyczył 2. To kupiłem za 50 funtów podwójny fotel, a pojedynczy sprzedałem za 3,5 stówy. I jeszcze za montaż jako usługa, więc dodatkowe siano. I zamieniłem fotel za 50 funtów na pakiet 500 funtów.
i to co ostatnio miałem akcję z tym wózkiem pod supermarketem, co 4,5 stówy straciłem, to teraz mi się akurat właśnie, widzicie, wróciło, także byle do przodu. No i proszę bardzo, obrotnice zamontowane z fotelami, jakieś tam małe przygody, ale takie pokrowce sobie to pani zamówiła i powiem wam szczerze, dziadostwo, tragedia. Na zdjęciach to zawsze wygląda fajnie, a tak w rzeczywistości lipa. No i coś tam budują, robią, o. Już któryś tam miesiąc rzędu mówią, że idzie im to jak krew z nosa. No i ta dwójka jest do wzięcia i może ją odkupię od nich, zobaczymy. Same nowości, słuchajcie, skrzynia do siedzenia i tak kombinuję, dałem te lamele wcześniej na ściski, złapałem, pokazałem wam, było w drugą stronę i tam się pojawiały komentarze, czemu w drugą, nie pasuje, mogło być i w drugą stronę, uważam osobiście, że to niewiele zmienia, ale dałem w tym momencie, złapałem tylko te lamele, co chyba trzecią albo czwartą listewkę, żeby sobie zobrazować, zobaczyć i mam już to powycinane. Tutaj z lewej strony wleci jeszcze stolik na takiej obrotowej ramie, będzie można go przesuwać w każdą stronę, regulować góra-dół. No i był też pomysł na toaletę. Nie mam teraz tych szyn, żeby zrobić jakąkolwiek szufladę, więc odpuściłem sobie ten temat szuflady, ale zrobiłem takie otwierane drzwiczki na próbę i prawdopodobnie tak czy inaczej to się fajnie zgrywa, tam jest zaczas, jeszcze muszę to wszystko wyregulować. Tak czy inaczej wleci tam toaleta, taka zwykła, kasetowa. No, coś takiego. Lekkie, to jest w sumie najmniejsza chyba, jaka jest w ogóle dostępna w internecie. Ona tam bez problemu wejdzie, zrobię jakiś próg, żeby była później możliwość wysunięcia tej toalety. Także tak czy inaczej będzie ona w zabudowie tej skrzyni. Kurde, wszystko wszystkim, ale coraz lepiej mi to wszystko wychodzi. I jeszcze jaki skromny w dodatku. Słuchajcie, dwa wieka, lewa, prawa strona podwójna, no bo tutaj wejdzie toaleta, stolik, tak jak wam mówiłem, a do ściany grodziowej zrobię jeszcze jeden stolik, tylko taki rozkładany, tak jak będzie ten, o którym wam wspominałem przy kuchni. Wrzucam tą skrzynię do środka, wlatują poduchy, no i zobaczymy sobie, jak to wygląda już w środku. No, powiem wam szczerze, że mieliście rację. W drugą stronę te lamele nie wyglądałoby to tak estetycznie. Tutaj muszę jeszcze w kuchni dorobić dwie listwy, żeby schować się całkowicie za uszczelkę. Co do tych drzwi, to ich praktycznie w ogóle nie widać, chociaż te dwie lamele są ze sobą połączone i to jest miejsce, gdzie te drzwi się otwiera. Tak ta skrzynia wyszła w środku. Pomysł ze stolikiem, myślę, że jak najbardziej tak. No nie jest on dla dwóch osób, ale dla jednej. Do pracy na laptopie, czy coś zjeść, to myślę, że w zupełności wystarczy. Tym bardziej, że można ten blat schować do środka, usiąść sobie, przesuwać w każdą stronę, no fajna, fajna sprawa. No spasowało się to wszystko idealnie, teraz muszę jeszcze poduchy dociąć, bo te mam 60, a skrzynię musiałem zrobić 50 cm, no bo trzeba było to wszystko pomieścić, czyli kuchnię i lodówkę, ale żeby sobie wygodnie na takiej 50 siąść, myślę, że w zupełności wystarczy, będzie trzeba tylko przerobić trochę te poduchy, a z tym nie będzie problemu, no bo są zamki, więc wystarczy otworzyć, wyciąć gąbkę, przeszyć trochę ten materiał i powinno być w porządku. Biorę się teraz za blat, chcę wstawić jeszcze dzisiaj tą umywalkę i kuchenkę, myślę, że już powoli bliżej niż dalej. No i szafka nad głową jeszcze do złożenia. Mam już w sumie ją praktycznie w 80% gotową, ale muszę jeszcze poprzykręcać zawiasy i inne pierdoły. Jak dojdą wszystkie te, wiecie, czarne urządzenia, to powinno to naprawdę nabrać kolorów. Hopsa. No i mamy sobotę, rano, góralka jeszcze śpi, a my z Lakim szybki spacer, poświeże pieczywo, jakieś śniadanie i zobaczymy na luźno weekend, sobota, niedziela, trzeba trochę odpocząć, odmurzyć głowę, ale nie o tym. Wspominałem wam odcinek temu o grawerce laserowej i chwilę wcześniej o kursie stolarki meblowej. Słuchajcie, to wszystko się pojawi, dopiero teraz po skończonej budowie zostało tak naprawdę, myślę, że tydzień czasu, żeby to wszystko ogarnąć i skończyć. Muszę zrobić ten przegląd, pojechać do mechanika, wystawić ten samochód na sprzedaż i zabezpieczyć nam pracę, czyli kupić kolejny samochód. Być może kupię coś dzisiaj, bo udało mi się znaleźć, podjadę, zobaczyć, jak będzie wszystko pasowało, no to kupię. Natomiast
To w pierwszej kolejności, takie podstawy, żeby ogarnąć. Dla mnie w tym momencie najważniejsze. A jak skończę budowę, no to kupię grawerkę i zapiszę się na kursy, bo będę miał trochę więcej czasu na to, żeby ogarniać się tematy takie właśnie mocno rozwojowe, ale poboczne, żeby nie zaniedbywać tej ciągłości, jeżeli chodzi o budowę kamperów. Także wszystko na spokojnie, krok po kroku. Następna budowa, tak jak Wam wspominałem, będzie taka bida z nędzów, więc będę miał troszeczkę więcej czasu na to, żeby się tam skupić na tych właśnie rzeczach, grawerka i inne pierdoły. Ja już, słuchajcie, nie przedłużam dalej tego odcinka. Zachęcam Was oczywiście serdecznie do subskrypcji kanału, bo cały czas statystyki pokazują, że 40 parę procent nie subskrybuje, także klikać ten przycisk, guzik, żeby przychodziły Wam powiadomienia, zostawić komentarz dla zasięgu o dowolnej treści. No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.